moi drodzy. Stajemy z ufnością wobec Boga, z dziękczynieniem za to wielkie dzieło i owoce Jego łaski i błogosławieństwa, jakie wpisuje w naszą wspólnotę w ruchu Światło-Życie w naszej diecezji od 50 lat. Jak się nie radować i nie dziękować i nie cieszyć Panu z tego, co Pan Bóg nam ofiarowuje w swoim Słowie. Przecież Słowie, które jest pisane w dzisiejszy dzień, w liturgię całego Kościoła, w ten 21 tydzień okresu zwykłego. Przecież te słowa z listu świętego Pawła do Tesaloniczan, które dzisiaj żeśmy słyszeli, nie są pięknym, Bożym opisaniem tego, za co dzisiaj chcemy dziękować. Za was, którzy tutaj dzisiaj jesteście, ale i tych wszystkich, którzy zostali w parafiach, tych wszystkich, którzy na przestrzeni tych 50 lat zostali włączeni i podjęli to wyjątkowe Boże prowadzenie w ruchu Światło-Życie. Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, bo sam Bóg naucza, byście się wzajemnie miłowali, a czynicie to. I Bogu niech będą dzięki za to. Ale jednocześnie święty Paweł kontynuuje i mówi i zachęca was, abyście coraz bardziej doskonalili się i starali zachować spokój, spełniając własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy. Abyśmy się coraz bardziej doskonalili i starali zachować spokój. Stając z dziękczynieniem, stając z refleksją, stając z uwielbieniem dla Boga za te wypowiedziane świadectwa i za to bogactwo życia, wiary, które niesie każdy z was. Tak jak już zaznaczyłem na początku mszy świętej, czy od kilku miesięcy, tygodni, czy od kilkudziesięciu lat. Stajemy z tą naszą wrażliwością i otwartością na to, co Pan Bóg chce nam dzisiaj ofiarować. I do czego chce nas zachęcić, a czyni to przez tę dzisiejszą Ewangelię i tę przypowieść o talentach według świętego Mateusza. Cóż ona do nas, w jaki sposób przemawia, co kieruje Bóg do nas? Oczywiście, kiedy stajemy wobec tej całej rzeczywistości przypomnianej w tej przypowieści przez Jezusa, to po pierwsze uświadamiamy sobie, że tam jest wyjątkowym darem ten Pan, ten darczyńca. I to jest tak naprawdę punkt wyjścia. Oczywiście to, co żeśmy słyszeli przed chwilą, przypomniane, odczytane przez księdza Krzysztofa, pokazuje, że każdy z tych sług miał swoje spojrzenie, swoją wrażliwość i swój obraz tego Pana i tego darczyńcy. Ci dwaj pierwsi trochę inny niż ten trzeci. Ale to jest przecież dla nas wyjątkowa okazja do tego, abyśmy potrafili odnowić i zobaczyć, że to wszystko, co przeżywamy, to wszystko, co nas dzisiaj tutaj jednoczy, to wszystko, co staramy się wyrazić i włączyć w tę świętą liturgię, to jest przecież ta nasza bardzo osobista, przeżywana we wspólnocie, ale osobista relacja do Pana Boga. Stajemy, każdy z nas dzisiaj z tą otwartością i szczerością, z tym zaufaniem, dziękując za to, że jest, dziękując za to, że my jesteśmy, dziękując za to, że możemy przeżywać to we wspólnocie i dziękując za tak niezliczony dar Jego błogosławieństwa. Niech to będzie czas odnowienia naszej wierności i naszego zawierzenia Panu Bogu. Niech opiekunką i przewodniczką tego czasu będzie Maryja, patronka tego miejsca, tej parafii, tego miasta, czczona w tej tajemnicy miłosierdzia. Ale kiedy przywołujemy tę prawdę, to oczywiście uświadamiamy sobie i każdy z nas gdzieś niesie bardzo osobiste refleksje, jak ta tajemnica naszej więzi, naszej bliskości, naszej relacji z Panem Bogiem, jak jest włączona
w to niesamowite bogactwo świata, ludzi, naszych ludzkich skojarzeń, obrazów i doświadczeń. I przede wszystkim jest to jedno fundamentalne stwierdzenie. Z całą pewnością, kiedy Pan przekazywał te talenty, te dary, to swoje dobro, tak jak zostało to zaznaczone i wprowadzone tutaj w komentarzu przed liturgią słowa. Kiedy uświadamiamy sobie, jak była wielka to majętność, to w sposób oczywisty, dbając o to, czy tym bardziej pomnażając to, człowiek nie był w stanie zrobić tego sam. Ci dwaj pierwsi słudzy przynieśli wielkie owoce. Ten trzeci został upomniany, że nie skorzystał z innych, że ostatecznie rzecz biorąc został sam. Jedyne, na co wpadł sam, to to, żeby zakopać. I to jest ten kolejny motyw, który dzisiaj, odnawiając tę naszą bliskość i naszą relację z Panem Bogiem w sposób tak piękny, tak uroczysty, tak podniosły, zostało to, jest podkreślone właśnie poprzez wspólnotę ruchu, poprzez każdą wspólnotę. Poprzez to wszystko, co jest przecież dla każdego z nas tutaj obecnych, właśnie tym doświadczeniem tego, że jesteśmy razem. Tego, że Bóg nas zjednoczył. Tego, że razem odkrywamy tajemnice Boga, przeżywając nasze ludzkie tajemnice. Bo to jest jakby ten drugi motyw, który przecież płynie z tego faktu obdarowania. Z jednej strony myślę, że można spojrzeć na niego właśnie w perspektywie czegoś, co chyba najprościej byśmy nazwali powołaniem. Skoro Bóg ofiarowuje swój dar, ten, który jest nam zawierzony, ten, który ma nas ubogacić, ten, który ma nas zachęcić do tego, abyśmy byli odpowiedzialni, abyśmy chcieli to rozwijać, abyśmy byli gotowi na poświęcenie, na ofiarność. Ostatecznie rzecz biorąc, możemy to przecież sprowadzić i chcemy to odnieść do tajemnicy powołania. W jakikolwiek sposób byśmy na niego nie patrzyli, czy to będzie to powołanie chrześcijańskie, aby być świadkiem Boga, czy to będzie to powołanie, które będzie związane z moją odpowiedzialnością, moją rolą i moim miejscem dla tych, których Bóg postawił. Bez względu na to, czy jestem uczestnikiem, czy jestem animatorem, czy w jakikolwiek inny sposób jestem zaangażowany i przeżywam tę tajemnicę. Już nie mówiąc o tych powołaniach, które mają służyć miłości i jedności. 50 lat i tutaj obecni. Uświadamiają, że stajecie, kochani moi drodzy, którzy tworzyliście 50 lat temu tę wspólnotę, już z ogromnym doświadczeniem. Co znaczy to odczytywanie, przyjęcie, przeżywanie i współpraca z Bogiem w powołaniu, które Bóg zawierza. Dziękujemy Wam za to. Dziękujemy za to, bo to jest przecież również ten wyjątkowy znak dla tych, którzy są na etapie może rozpoczęcia tej drogi powołania. Na razie się na tym zatrzymam. Kiedy się pojawia tak wiele może pytań, tyle obaw, tyle refleksji, tych takich ludzkich. A Bóg uświadamia, ten dar, który Ci ofiarowałem, w tej wspólnocie, w której znajdujesz się, to wszystko, co płynie z Twojej osobistej refleksji i Twojego oddania dla mnie i przeżycia tego daru wpisanego w tą konkretną osobę, w powołaniu małżeńskim, potem rozwijaną w tajemnicy rodziny, na dzieci, kolejne pokolenia, powołaniu konsekrowanym, związaną z tak wieloma osobami, w powołaniu kapłańskim, odwołującym się do tak wyjątkowych tajemnic Bożego życia, Bożego działania w tych, których Bóg nam zawierza. Tego dzisiaj tutaj dotykamy. I to jest to wielkie przesłanie i wielka okazja do wdzięczności, ale i wielkie zaproszenie i wielkie słowo nadziei dla Was, młodzi, którzy jeszcze mówicie, ale to przede mną. Nie, to już trwa, bo Bóg już ten talent ofiarował Ci. Tylko nie szukaj ziemi, gdzie go można zakopać. Nieś z całą odpowiedzialnością, z całą troską, z całą nadzieją ten dar i zapytaj tych, którzy są obok Ciebie, tych, którzy razem z Tobą przechodzą, jak oni potrafili to przełożyć, wykorzystać, zanieść dalej.
To jest to wyjątkowe bogactwo wspólnoty. To jest to wyjątkowe bogactwo i tajemnica tego naszego dzisiejszego jubileuszu. I o to się dzisiaj też módlmy. Abyśmy byli oddanymi sługami tych darów, które już niesiemy, które inni niosą i które mamy pomóc innym odczytać i podjąć w ich powołaniu. Jest jeszcze ten, może trzeci motyw, który warto odczytać. Oczywiście jest ten, który ofiarowuje darczyńca. Są ci, którzy przyjmują i z troską to chcą przeżyć w swoim życiu. Ale jakże ważne jest, aby umieć dostrzec, że to nie jest tylko moje i to nie jest tylko mój plan i moje zamierzenie, ale jesteśmy wpisani w dzieło, które jest dziełem Boga. O wiele bogatsze. Ktoś mnie zaprosił na wspólnotę. Odpowiedziałem. W taki lub inny sposób, w ostatnich tygodniach, już nie mówiąc o, jak biskup Piotr wspominał, jak to spali na poddaszu, w warunkach, które dzisiaj byłyby może wręcz hardkorowe. I to są te momenty, kiedy my patrzymy na to, co nas dotyka w perspektywie mojego życia, moich spraw, mojego czasu. Ale kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy w tym, co Bóg nam ofiarowuje, że jesteśmy w tym wyjątkowym dziele, które Bóg opiekuje się nim i je prowadzi, że ta podróż ewangelicznego Pana wcale nie jest taka długa i nie jest wcale taka daleka i wcale nie oznacza, że zapomniał. Bo to jest dzieło, które przewidział, to jest dzieło, które zaplanował, to jest dzieło, przez które chce, aby się dokonały Boże dzieła. Tak jak dzisiaj dziękujemy za te 50 lat owoców, stajemy z tą perspektywą tego, co przed nami. I z nadzieją. Bo Pan Bóg nam je zawierzył. Bo Pan Bóg będzie je wspierał. Bo to jest Jego dzieło. My bądźmy Jego sługami. Jakże to jest pięknie i w naturalny sposób wpisane w nasz ruch, w naszą wspólnotę. Nawet wyrażone w pięknych kamizelkach odblaskowych z napisem diakonia, a potem kolejne określenia. Jest ktoś, kto staje i mówi, Bóg mi coś zawierzył. Ja jestem gotowy służyć, bo to jest Jego dzieło. Czy ma być porządek w zgromadzeniu, czy ma być piękno w liturgii, czy od strony muzycznej, czy obrzędowej. Czy ma się dokonywać to wszystko, co jest również poza liturgią, w sposób piękny, Boży, przynoszący owoce. Z taką dzisiaj intencją przeżywamy ten czas. I stajemy z całą nadzieją, że możemy, daj Boże, tylko przeczytać. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo ufam, że w naszych sercach jest to doświadczenie, że tam, czyli w nas, jest wdzięczność, jest miłość, jest pokój. Jest nadzieja, że to dzieło trwa i będzie trwało. Również i z tą ufnością spodziewanej beatyfikacji sługi Bożego księdza Franciszka, czy jak wspominał tutaj w swoim świadectwie ksiądz Pąkosa, naszego biskupa gołębiowskiego. Niech Bóg nam błogosławi. Niech to, co nam ofiarowuje dzisiaj, przyniesie dzisiaj i w przyszłości obfite owoce. Amen.